Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już czwartym z Total Warhammera PvP. Znowu zwierzę ludzie. Tak mi się coś zachciało tymi zwierzę ludźmi grać. Kolejna mi się udaje, fajna bitwa. Więc tak, znowu Malagor. Jak dla mnie Malagor to jest jeden z najlepszych lordów u zwierzę ludzi. Magię tutaj dałem opończa Choroka, która bardzo mocno buffuje daną jednostkę. Jak sami widzicie, oczywiście jak zwykle bezwład i stado zagłady. Dałem tutaj 4 razy Sangory. Sangory, za bardzo nie wiem jak się to czyta. Sangory. To jest bardzo dobra piechota, ponieważ ma tą barierę. Ma całkiem sporo pancerza, bo 50. Ma srebrne tarcze. Magiczne ataki, obrona zwarciu niczego sobie. Tutaj pierwotna furia czy jakaś tam pasywka, tutaj kolejna pasywka. Straż przednia, jak dla mnie, premia do szarży bardzo, bardzo duża. Dyscyplina ok. Jak dla mnie to jest bardzo dobra piota, tier 2. Super. Dwa razy łucznicy. 3 razy centigory z wielką bronią, w tym jedna ta z ROR. Raz oczywiście o Gary Hossu muszą być. Raz Minotaury z wielką bronią. I uwaga, uosobienie żywiołu bestii. Tak, postanowiłem sobie tutaj dać tą bestię. Zobaczycie jak sobie tutaj poradziła. Mój przeciwnik dał Borysa Ursula. Także dosyć groźny lord. Patriarcha, który tutaj leczy wokół. Tutaj mamy Ulrike, oczywiście jest to mag, ale też taki w miarę dobry bohater do walki z warciu. Ciekawe, mój przeciwnik usunął jej pasywkę krwypica. Jak ona się leczy, to jak ona walczy, to się leczy. Nie wiem, czy mu tu usunął. To jest przecież w miarę dobre. I tutaj dał 4 razy ciężko zbroi kozacy i raz... Ciężko jest bronić kozacy, ale tych z ROR, wartownicy w mroku. Czyli to jest taka typowa jednostka przeciwko piocie, nieopancerzonej. Tutaj mają pasywkę doping, jeszcze szał. Tutaj raz sobie tak, strzelił kozaków. Chyba nie wiedział co ma robić z pieniędzmi, więc dał sobie ich. Tutaj mamy jeźdźcy niedźwiedzi, tych z ROR. Bracia Tora. I raz mały grom. Więc tak, mapa, w której znajduje się dużo drzew, więc postanowiłem to wykorzystać. Ukryłem się w lesie, żeby od razu nie otrzymywać obrażeń od małego groma. Wszystko jest ukryte w lesie. Tutaj postanowiłem sobie sprawdzić, czy tu czasem nie ma nic ukrytego w tym lesie. Mój przeciwnik się tego nie spodziewał, ponieważ ustawił się w ten sposób, nie w stronę lasu. Więc zaczyna się okręcać. No tutaj z tego lasu zaczynam wychodzić. I tak właśnie się domyślałem, że zaraz będzie celował w bestię. Także ja tutaj zacząłem robić drifty. Tutaj sprawdziłem, że faktycznie nikogo nie ma w lesie, więc zaraz tu będę tu wlatywał z dwóch stron. Z lewej i z prawej flanki. Tutaj sobie strzeliłem ulepszone stado zakłady. Jak widzicie, całkiem dużo broni tutaj weszło. Zobaczcie. Ulepszone stado zagłady. Tutaj też weszło, tutaj które weszło, czyli razem 3000 obrażeń weszło, czyli dosyć sporo. Tutaj już mój przeciwnik zaczyna celować w niego. Ja to zauważyłem, dlatego już zacząłem tutaj się kręcić. Jak widzicie, unik. Tutaj Borys coś tutaj próbuje mi go złapać. Leci kolejny strzał. Nietrafiony. Po raz kolejny. Tutaj piechota oczywiście wlatuje w tych kozaków. Tutaj tymi ogarami będę miał małą wtopę, ale to żadna strata.
dwa razy centygory lecą z prawej strony, raz centygory z lewej, plus minotaury. Tutaj bestia wlatuje. Piękne obrażenia. Tutaj już widzę, że Borys leci na niego, więc szybko się wycofuje. Zobaczcie, ile ma obrażeń, prawie 1000. Ponieważ tu go zbuffowałem. I tak, tutaj mała wtopa. Zagapiłem się, ale to nic. Ponieważ tutaj tymi centygrami mogę na plecki wlecieć. Jednymi centygrami już będę tutaj wlatywał na tyły. Już się tutaj wycofuję tym, tą bestią, ponieważ tutaj ogromne buły lecą ze strony Borysa. Zobaczcie na te obrażenia. Jedna szarża zabrała chyba gdzieś dobre 600 obrażeń. Niesamowite te obrażenia są, naprawdę. Zobaczcie, jak zmasakrował jedną szarżą. Tutaj te miśki zaczynają padać. Tutaj Malagor jeszcze ich wesprze. Tutaj Minotaury i Centigory dorwały małego groma. Mały grom jest masakrowany. Żywia jak bestia masakruje piechotę. Już się spłacił za 500. Może to niewiele, ale naprawdę obwalczył tu sobie tylko chwilkę. Także to jest naprawdę dużo. Mały grom już... Wiadomo, tu jest ta pasywka. Za naszą krew, dobra, padł. Miśki tam jeszcze ledwo dyszą. No i co, tak szczerze mówiąc, został tylko bohater, znaczy lord. Tutaj ta Ulrika, Patriarcha, no i tutaj raz kozacy i w sumie nic więcej. Już bestia ma 70 killi. No i co, no szybka bitwa. Nie ma co już tu za bardzo komentować. Tutaj centygory na plecy wlatują kozakom. Tutaj jakieś wahadło. Coś tam to wahadło zrobiło. Borys jest masakrowany przez minotaury. O, leci. Minotaury mają ogromny ilość siła broni i atak w warciu w tym momencie. Nie wiem czemu, ale ta bestia stoi. Ma chyba teraz się ruszy. Nie wiem czemu nie tak... Dobra, zaatakował. Za 1000 się spacił. No i mój przeciwnik znowu... Kolejny przeciwnik się poddał. Szybka bitwa. Raczej tutaj zdecydowanie jego build tutaj nie zagrał. Build jest taki do dupy. To jest praktycznie sama piechota, nic więcej. Tutaj raz dał tą jazdę. Po prostu tutaj mocno build nie zagrał. Po raz kolejny mam tutaj bardzo małe straty. Malagor za 860 się spłacił. Tutaj ta piechota bardzo pięknie się spłaciła. Tutaj za 300, za 700, za 500, za 500. Jeszcze bardzo dużo punktów życia miały, także mogły jeszcze walczyć i walczyć. Tutaj no, ci łucznicy za 300, za 150. Tutaj jedne centigory za prawie za 1200. Tutaj za 1200, tutaj za 900. A te ogary tutaj się zagapiłem nimi i zostały zaatakowane przez miśki. Ale to żadna strata. Tutaj minotaury oczywiście jak zwykle za 1800. Te minotaury zawsze się spłacają za około 2000. No i bestia za 1000, ale oczywiście ta bestia jeszcze mogła walczyć i walczyć, więc mogłaby się spłacić nawet za 2000 spokojnie. No i co, Borys za 800, słabo. Patriarcha za 200, totalna wtopa. Ulrika za 600 może być. Tutaj ci kozacy za 200, 300, 300, 500. Tutaj za 150. I to ci z ROR, więc bardzo słabo. Łucznicy za 100, miśki za 1400. No i mały grom 450, więc tragedia. Po prostu build tutaj mojego przeciwnika był zły.